Siema, witajcie drodzy parafianie. Dzisiaj jesteśmy na rybach. A kurczę, pomyliło się. Myślałem, że w kościele. Ale dobra, dzisiaj łowimy liny. Jestem na takim pomoście tutaj na środku, można powiedzieć, jeziora. Trzeba zdejmować buty, kalosze i przez wodę trzeba zapierdzielać do tego pomostu. Brzeg jest z 30 metrów od nas, a my łowimy w przeciwną stronę. Nie jestem sam. Dzisiaj, o, tutaj uśmiechnij się do kamery. Witam. Będziesz pierwszy raz na YouTubie. Tak. No a łowisko będzie takie. Będziemy łowić tutaj w stronę jeziora. Ja będę łowić, o, tutaj fiderki są rozstawione. Metoda gruntowa. A tutaj będzie spławikówka. Normalna spławikówka. No i zobaczymy, gdzie te liny podejdą. Zaraz wezmę łódkę zanętową i jeden zestaw tutaj postawię przy tych liliach gdzieś, a drugi tam aż na tym, na rogu, sporo dalej, głębiej. Postawię drugi zestaw. Dobra, łódkę mam. Zaraz napełnię komory. To jest taka nieduża łódeczka, nieduże komory. Zanęta, widzicie, nie jest jakaś wymyślna, czyli pęczak i kukurydza. Tak, do jednej komory. Do drugiej komory. No i teraz wywożę ten zestaw dalszy, znaczy nie zestaw, tylko zanętę do tego dalszego zestawu. No i gdzieś to wykipujemy. O, jedna komora poszła. A i druga poszła. Mamy to. No i sprowadzam łódkę z powrotem. Lecimy z koksem z drugim zestawem. Znaczy, zanęcamy pod drugi zestaw. O, dobra. Wyskowijać? No. Ile to było? Prawie do drugiej przelotki. No. Do drugiej. O, to trochę przesadziłem. Jedno to postawię gdzieś, no, tu, nie? Może by to nam nie przeszkadzała, no. A to będę na wprost jakoś tam. A tak, o? Tak. Żeby rzucić. No, no i dobra. No tak, to bym sobie powołał, że dobra. Tylko będzie. No, bo ja ci gałki zawiozę, łódko. A druga? A druga, no to tam gdzieś będzie, nie? To grunt trzeba zmniejszyć.
pokażę wam tutaj zanętę do koszyka. O, tak wygląda. Praktycznie tutaj jest wszystko. Od pęczaku po jakiś marcepan. Kastery też są z robaków. Mam nadzieję, że nie zrobią mi się muchy do rana z tego. No dobra, wymieszam to wszystko. Nie wiem co to, coś nie jakiegoś dużego. Leszczak chyba. O, spadł. No i bardzo dobrze. Przynajmniej nie musiałem go dotykać. No. Wygląda jak leszcz jakiś. Leszcz. No, mamy takiego leszczyka. Mniej więcej kilogramowego. Miałem ładnego lina, ale spiął się. Ale jest leszczyk. Coś to będzie, tylko nie wiadomo co. Ale dziki. Nie jest jakiś. Ale dzik. Mamy takiego ładnego linka. Myślę taki 45 cm. Fajny prosiaczek. Mam coś, nie wiadomo co, ale bryka, ale bryka. Szybki lopes jakiś. Chyba krąb czy coś. Co to? O, krąb. No i mamy kolejnego leszczyka po linie. Taki. Kilo z kawałeczkiem. No i mamy poranek. W nocy nie było więcej efektów. Nad ranem taki linek. Taki 35 cm myślę. Siedzi ładny linek chyba. Nie jest taki wcale duży. Dobra, jak go wezmę tędy. No i kolejny prosiaczek. Taki troszeczkę chyba większy. Może 38 cm. No tak na oko, nie będę go mierzył. Siedzi liniuk. No i mamy kolejnego jegomościa. Wszystkie są bardzo podobne. Taki około 40. Praktycznie jeden rocznik mi tutaj podszedł.
Ale przynajmniej jest jakieś zajęcie. No i tym linkiem kończymy ten film, także łapka w górę pod filmem, jakiś komentarzyk i trzymajcie się, do następnego.